O, będzie, będzie. Nie wiem, czy ktoś tutaj w ogóle wie, że ten live się odbywa, także może Wam wrzucę szybko taką informację na Instagrama, żebyście mogły wpaść, jeśli, jeśli aktualnie nic nie robicie. O, czekajcie. O. Wrzucę tylko zdjęcie właśnie, że będzie live. Także live teraz na YouTube. Będzie to live z projektem Denko. Jak widzicie po tytule. Także o, ktoś przyszedł, także dzień dobry, Sieciowa. Czy widzicie, bo wyskoczyło Wam powiadomienie w subskrypcjach, czy jak to się stało, że tu jesteście? Także dzień dobry kochani. Filmik najbliższy dopiero będzie naprawdę za kilka dni, więc stwierdziłam, że wrzucę może po prostu live'a z projektem Denko, bo i tak chciałam dzisiaj Denko nagrywać. Ogólnie miałam w planie nagrywać ze 3 filmy, ale paletka, której chciałam używać, tak mnie zniechęciła do malowania dzisiaj, że stwierdziłam, że no nie robię nic makijażowego. Tak Wam tylko powiem szybko, że wyskoczyło mi powiadomienie, czyli uderzyłaś w dzwon, Ola. To dobrze. Ta paletka z Fenty, pokazywałam Wam wczoraj właśnie, że kupiłam. To jest jakimś takim śmiesznym plastikiem zajechało. Kupiłam ją wczoraj. Przez przypadek się okazało, że mam jeden cień właśnie rozkruszony na pół. W sensie nie rozkruszony. Rozkruszony to był taki, wiecie, latający wszędzie. On po prostu był pęknięty. On był po prostu pęknięty, ale go docisnęłam i powiem Wam, że chciałam sobie zrobić makijaż właśnie jednym cieniem, Ania skup się, ale wyglądał tak brzydko, po delikatnym wyblendowaniu cały ten taki pyłek błyszczący gdzieś uciekł, więc ta paleta jest teraz, tak zapiszę tego live'a, ta paleta jest teraz na promocję z 19,50 w Butcie. U mnie w Butcie trzeba jeszcze promocja, żeby było 15% zniżki na Fenty, więc za 16 funtów wyszła z groszem, ale coś zapachu tego plastiku jest takiego śmierdzącego. Zapach jest śmierdzący, nie, po prostu to śmierdzi. Nie wiem, coś to. Nie wiem, może mi się wydaje tylko. Ale nie kupujcie. Nie kupujcie tej palety. Myślę, że lepiej kupić sobie, nie wiem, 2-3 turbo pigmenty od Hani i faktycznie cieszyć się turbo blaskiem, bo te topery są bardzo delikatne. Tak naprawdę nałożone na jakiś cień, praktycznie ten toper jest niewidoczny. Sam sobie, tak jak mówię, gdzieś tam przy delikatnym wyblendowaniu strasznie ginie i ucieka, także ta paleta dzisiaj mnie bardzo zdenerwowała i tak naprawdę kupiłam jeszcze jedną paletę, bo chciałam zrobić gdzieś rozdanie takie w grudniu, taki wiecie, nie czy na Mikołaja, czy na Vlogmasa, no, oczywiście nie będzie typowego Vlogmasa, ale chciałam ogólnie właśnie też coś dla Was, a że była fajna promocja, no to pomyślałam, że no Fenty to super, ale szczerze nie wiem, czy nie oddam tamtej palety i nie wiem, nie kupię Wam błyszczyka ewentualnie tego z Fenty, które tak lubię, bo mam ten właśnie Fenty Glow, zużyłam w opakowanie, no mam jeszcze w salonie i kupiłam też wczoraj ten odcień Fassy, chyba tam się nazywa, Fassy, taki bardziej różowy, on ma mniej pigmentu zdecydowanie, ale kolor jest śliczny. Mega mi się podoba, także błyszczyk sztos. Cieszę się, że był trochę tańszy, ale ta paletka nie. Nie podoba mi się. Wręcz się podirytowałam przy jej używaniu. Więc jak widzicie, tytuł będzie live'a. Więc będzie Denko po prostu. Mówię, nie potrafię mówić dzisiaj. Może nie powinnam w ogóle tego Denka nagrywać, w sensie tego live'a. Ale niech stracę. Niech stracę. Bardzo mało produktów, ale lepszy, krótki film niż żaden. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczę tylko, co tam pisałyście. Ja dziś byłam w Butcie, czekajcie. Oglądałam tą paletę, jakoś mnie nie zaskoczyła, dobrze nie kupiłam. Powiem, że u nas nie było testera, dlatego ja ją tylko tak otworzyłam. Mówię, nie no, fajnie, takie topery błyszczące, ale bardzo przeciętnie. O, buziaki z Gdyni. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Dobra, dzień wolny, o, powiadomienie, Dublin, witam. Dobra, jak coś to piszcie, będę odpowiadała w miarę na bieżąco.
I mam te produkty już wyjęte, że tak powiem, z mojego standardowego worka na Denkon. Także Wam pokażę, co tutaj mam. Pierwsze rzeczy do włosów, aż dwa suche szampony. Nie wiem, jak to się stało. Raczej od ostatniego Denka aż tyle nie zużyłam. Podejrzewam, że był jeden dzisiaj otwarty, drugi był otwarty, jak używałam na zmianę. Teraz używam właśnie tego oryginalnego z Batiste. Bardzo mi się fajnie sprawdza. Mogę Wam serdecznie polecić. Wcześniej, jak miałam właśnie ciemniejsze włosy, to używałam tego dla brunetek. No teraz wiadomo, nie potrzebuję, chociaż ten kolor, co jest tutaj, to jest już mój naturalny odrost i przez to, że to jest tylko mój kolor, mi się włosy teraz bardziej przetłuszczają, więc ja włosy, powiedzmy, umyję. W jeden dzień na drugi już muszę używać suchego szamponu, nie dałabym rady dwa dni chodzić z takimi włosami, że tak powiem, po umyciu, więc powiedzmy poniedziałek, środa, piątek moje włosy, tak to gdzieś więcej wyskakuje co drugi dzień. Dzisiaj rano myślałam, żebym musiała wyskoczyć, coś załatwić, dlatego sobie wczoraj wieczorem umyłam włosy, ale okazało się, że nie musiałam i tak naprawdę umyłam wczoraj włosy. Nawet zrobiłam sobie ten peeling właśnie do skóry głowy z Unvent, ten szampon właśnie z peelingiem i powiem Wam, że tak mam włosy takie właśnie oklepnięte, więc jeśli ja chcę mieć świeże włosy, takie rozpuszczone, to muszę mieć te włosy na świeżo, że tak powiem, nie, że dzień wcześniej, bo one wtedy nie wyglądają tak dobrze, jakbym chciała. Fioletowy szampon marki Label M Cool Blonde Shampoo. Ogólnie był spoko, ale kosztował tam powyżej 10 funtów, coś w granicach nawet 15. Zamawiałam go przez internet na jakichś stronach typu Feel Unique albo Look Fantastic. I ogólnie był spoko, ale był taki bardzo gęsty, taki ubity, że naprawdę musiałam go cisnąć, żeby on gdzieś tam nie wyskoczył z tego opakowania. Butelka też sama sobie jest dosyć sztywna, więc było to trochę upierdliwe. O wiele bardziej mi się sprawdza, o wiele lepiej mi się sprawdza ten szampon z L'Oreala. Bardzo jeszcze jest fajny ten właśnie z Beach London, ale ten z L'Oreala ostatnio to był po prostu sztos, bo dalej nawet pomimo tego, że ostatnie mycie było już normalnym szamponem, to widzę, że to włosy są jeszcze trochę ochłodzone, więc ten był ok. Mam screenshot jednego szamponu, który mi jedna z Was polecała i myślę, że może go kupię za jakiś czas, bo on też na jakiś Look Fantastic jest za chyba 13 funtów, podobno jest też rewelacyjny, ale na razie mam tego L'Oreala i myślę, że do tego już raczej więcej nie wrócę. Był ok, ale myślę, że można coś kupić mniejszego i szybszego, przyjemniejszego w użyciu. Także tyle. Dwie rzeczy do włosów, jeśli chodzi o ich nawilżanie. No to mój sztos. Najlepsza, mój numer jeden, odżywka z Garniera, ta z stropem klonowym. Czasem mi piszecie, no hej Patrycja, czasem piszecie, że na przykład u Was czasem można znaleźć te w Morrisonie te produkty. Ostatnio jedna z Was właśnie, która mieszka w Niemczech, na stałe napisała, że też u niej ten produkt jest dostępny, także nie wiem, Morrison to nie jest miejsce, gdzie my jeździmy na zakupy, jakoś tak nie wiem, nigdy to nie był nasz sklep taki, że tak powiem, spożywczy, ale może warto będzie się wybrać i zrobić sobie zapas, bo gdybym widziała, że te odżywki są na zapasie, to kupiłabym chyba z 10, naprawdę, bo uwielbiam, najlepsza. W Polsce chyba jej nigdy nie było, także nie wiem dlaczego. Tu mam też odżywkę taką bardziej naturalną. Już naprawdę dawno to ją dostałam, jeszcze Ania była w ciąży, właśnie od Ani ją dostałam. To jest wegańska odżywka, ta biała kolekcja Bani Agafi. I była całkiem przyjemna, odżywia i regeneruje. No taka bardzo, że tak powiem, delikatna jak dla mnie, ale okej, włosy włosy, co robiłam, włosy trochę wygładzała, nawilżała, ale to nie było aż takie treściwe i bogate jak ten produkt z Garniera. Nie wzięłam sobie nic do picia, a tak czuję, że coś mi się napiła, no ale mam nadzieję, że żeby coś macie dobrego do picia. Dajcie znać, czy coś wiecie, czy jakąś kawę teraz, czy herbatę. Ja mi się herbatę z cytryną napiła. Pójdę z psami na spacer za chwilę, to może wejdę do sklepu, żeby jakąś cytrynę. Tak, tak chyba zrobię. Dobra, dalej lecimy. Dwie rzeczy z takiej kategorii pielęgnacja skóry. Garnier, duża butelka, płyn micelarny do, że powiem, do upewniania się, że cały makijaż jest zmyty. Bo ja z reguły robię taki makijaż, że pierw właśnie jakimś produktem typu olejek lub balsam, później jeszcze żelem buzię umyję i na koniec jeszcze przecieram. Zwłaszcza gdzieś przy linii włosów, wiecie, uszy i tak dalej, szyję garnierem dla pewności, że wszystko jest zmyte. Czy ja Was powinnam... może nie aż tak, ale trochę... trochę bliżej, czy teraz jest lepiej? Bo mam wrażenie, że te moje włosy już tak śmiesznie wyglądają, że chyba lepiej trochę... bo czasem zależy, jak ktoś nagrywa. Nie lubię, jak ktoś nagrywa tak, że widać bardzo dużo przestrzeni dookoła, ale czasem jak ktoś nagrywa za bardzo tak, no to też trochę mnie to denerwuje, że nie widzę trochę czoła, więc... chyba tak będzie ok.
Nie wiem, czy wy na to w ogóle zwracacie uwagę. Zdenkowałam również kwas śledzonowy z witaminą B5. Dobrze mówię? B5? Tak, z The Ordinary kupiłam teraz sobie duże opakowanie, bo na ASOSie jest taka pojemność chyba 60 ml, jeszcze była jakaś tam promocja, nie 20%, więc naprawdę zapłaciłam jakieś grosze. Także jest to produkt, który bardzo lubię, który chętnie sięgam w takim okresie właśnie grzewczym, bo właśnie kilka tygodni temu poczułam, że moja skóra się teraz przysusza, że nie wygląda zbyt dobrze i zaczęłam robić właśnie w ten sposób, że po kropli tego produktu daję do olejku rano lub do pielęgnacji mojej wieczornej i naprawdę czuję, że ta skóra jest bardziej taka nawilżona od środka, że już mi się tak nie przesusza, także bardzo, bardzo Wam polecam. ASOS, Cult Beauty, Look Fantastic, Feel Unique, już chyba do Ordinary jest wszędzie. Wiem, że jest taki też butik fajny na Covent Garden w Londynie, bo byłam tam i widziałam. Oczywiście było bardzo dużo ludzi, ale ogólnie mogę Wam polecić. Bardzo, bardzo lubię, jeśli macie jakieś inne. Kiedyś już używałam, to już było lata temu, z marki Paese, takie serum z potrójnym kwasem hialuronowym i też to było bardzo fajne, bo trzy opakowania zużyłam. No ale to kosztuje 5 funtów, czy tam jakoś 6, także naprawdę grosze. To mówię zawsze tyle, co kawa w Starbucksie plus rogalik, więc może nawet taniej to wychodzi, więc bardzo Wam polecam. I w takim używaniu dwa razy dziennie to mi wystarczy naprawdę na kilka miesięcy, także super. Ja mam piwo bezalkoholowe. Jestem u mamy, robię placki ziemniaczane. Boże, jakbym zjadła placka. O Boże, zazdroszczę. Kupiłam do Ordinary i muszę powiedzieć, że sztos. Od 2 tygodni stosowałam, dostałam... Dostawałam komplementy, że moja skóra świetlista i ładna. No, bo to jest dobry składnik. Ogólnie kwas hialuronowy uważam, że każdy powinien używać przynajmniej raz dziennie. Uważam, że Tyla nie powinna zostać ich... zostać również ich ambasadorką. Również? A są jakieś ambasadorki do Ordinary? Nie wiem, ale jak coś to chętnie, bo bardzo lubię, kupuję, polecam, w salonie też używam, więc jak coś to mnie można zgłosić. Chętnie bym wzięła taką łatkę ambasadorki. Obieram ziemniaki, oglądam Twój filmik. Pozdrowienia z Zabrza. O, to Śląsk! Hej Aniu, masz coś na akcie, liście? Może planujesz coś kupić na Black Friday? Planuję kupić rzeczy, które są mi potrzebne, a nie na które mam ochotę, bo chcę kupić, bo wiem, że ma być promocja, chyba 10% zniżki na produkty do laminacji brwi, które kupuję, bo farbek mam zapas spory, bo płaciłam 30 funtów za przesyłkę, więc stwierdziłam, że wolę sobie wziąć ich więcej. Więc kupuję rzeczy do laminacji brwi. Nie wiem, czy to mogę tutaj powiedzieć, ale chyba mogę, bo pisałam do marki Hakuro i się ich pytałam, czy będzie jakaś zniżka na Black Friday, bo mają rewelacyjny pędzel, który dla mnie jest po prostu idealny, a chyba 20 pędzli o podobnym kształcie sobie powyciągałam, taki właśnie do brwi, do nakładania tej farbki Elan. I właśnie musiałam sprawdzić, z którym kształtem jest mi najlepiej. I znalazłam tam pędzel właśnie Hakuro, ta kolekcja K, czyli ta taka właśnie zielonkawa. K500. Nie mam go tutaj, mam go w salonie, ale to jest idealny właśnie pędzelki. Będzie 10 albo 15% zniżki na Hakuro właśnie na Black Friday, więc wiecie, to pędzel jest jakiś drogi, ale jeśli ja sobie planuję kupić 10, no to zawsze te 10 czy tam, nie wiem, 20 funtów sobie oszczędzę na tych pędzelkach, także no, to chcę kupić, to potrzebuję. Jest kilka rzeczy od Charlotte Tilbury, które bym chciała kupić, ale te promocje na pewno, które ona da na Black Friday, nie obejmą produktów, które są mi potrzebne. A potrzebuję Hollywood Flawless Filter numer 2, potrzebuję do konturowania na mokro, 2 razy jasny, 2 razy ciemny, chciałabym ten i płynny rozświetlacz i też ten płynny róż. Bo jestem teraz zakochana właśnie w kremowych rzeczach, kocham formułę Charlotte. Tutaj już mam spakowaną kosmetyczkę, bo jutro jadę do Ewy. Więc już mam też spakowane parę rzeczy i na przykład bez tego to się nie ruszam. To jest mój basic. Naprawdę, mam delikatnie tylko dzisiaj bronzer, głównie tym dzisiaj, że tak powiem, się kolorowałam na twarzy. Niczym radio, wszystkich dookoła uciszam, bo właśnie słucham Ani. Ojojoj, live się zapiszę w razie czego. U Ewy będę na 2 dni. Jadę jutro i wracam w czwartek. Także na chwilę. Więc co planuję kupić na Black Friday? Głównie te rzeczy do laminacji, właśnie z marki Tuja i tak się mówi, Tuja. I właśnie te pędzelki. Z 10 pędzelków właśnie tych Hakuro. Hakuro K500. Mitty Shop mają promocję, 10 promocje. O, taka promocja jest na Hakuro? 25% zniżki na Mitty Shopie?
O, to jeszcze nawet lepsza, z tym, że muszę sprawdzić, jaka jest cena wysyłki, bo MintiShop nieraz marką cenę za wysyłkę, że to jest po prostu jakaś masakra. I ogólnie MintiShop ma takie, gdzie kupuję rzeczy do laminacji. Powiem tak, tyle mi, a 25% jak wyda 450 zł, bo to już tyle bym chyba nie wydała, ale muszę... Rysyłka 45 zł, to muszę to obczaić. Jak chodzi o to, gdzie kupuję te produkty do laminacji, to powiem wam, że sobie to dla siebie, bo zajęło mi to tyle czasu i tyle wysiłku i kombinowania, żeby to wszystko pozamawiać, więc zostawię sobie to dla siebie. A na Minty chyba nie ma serii K, tylko J. No ale ta seria K jest zajebista. Także gdzie kupuję rzeczy do laminacji, to zostawiam dla siebie. Albo skąd zamawiałam farbki, bo to była przeprawa. No ale tak to jest, tak to jest. To co dobre, to czasem trzeba się nabiegać. Zwłaszcza jak, powiedzmy, w Polsce niektórych produktów nie można kupić. Zły dzień trzeba jakoś umilić. No to kochana, no to placki mleczane z gęstą śmietaną, to myślę, że umilą ci bardzo. Także zjedz jeszcze za mnie, też bym chętnie zjadła. No i tak w ogóle, no to dobra, 16 minut live'a, 70 osób ogląda, bym prosiła więcej kciuków do góry, także nie bądźcie takie, dajcie kciuka do góry, bo później wyjdziecie stąd i nie wrócicie, żeby tylko właśnie dać kciuka do góry. Także dajcie, nie bądźcie żyły. Ja zawsze daję. Bardzo mało komentuję komukolwiek filmy, bo mi się po prostu nie chce, ale kciuka zawsze daję. O, od razu lepiej. To się widzi. 11, 14, 14, 16. O, to już jest ok. 16 to są moja ulubiona cyfra. Taka moja z Andrzejem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze 16 to była taka nasza ulubiona cyfra. Dobra, także mogę lecieć dalej z tymi zdenkowanymi produktami. Więc może teraz pokażę świecę. Dobra, no bo czytam i odpowiadam. Także świeca z Janki. Ostatnio kilka z was wysłało na przykład informacje, że na Debenamsie są przeceny, że stacjonarne dziwości te świece były na przecenie. Także ja swoją wypaliłam, kocham, uwielbiam. Pachnie ten zapach bardzo podobnie jak ten zapach bonbon, ta kokardka, po prostu kocham, wiecie co? Kiedyś grzebałam tutaj do środka, jeszcze to paliłam w kominku jako wosk, ale nie chcę mi się tego robić, szczerze mówiąc, nie chcę mi się w tym grzebać. Mam jedną świecę jeszcze kupioną na zapas, także na przyszły rok na pewno będę ją sobie palić. Teraz mam świecę w ogóle świąteczne, bo palę white tea z Janki, ale muszę kupić tą świecę taką właśnie, chciałam powiedzieć pomidory, nie pomidory, pomarańcze nabijane goździkami. To jest taki mój ulubiony świąteczny zapach, taki bardzo właśnie grudniowy, więc tą świecę wam bardzo polecam, jeśli gdzieś jeszcze znajdziecie, to kupujcie, bo zapach jest cudowny. No i też taka wskazówka, jeśli kupujecie świecę powiedzmy sezonowo, nie wypalicie tej świecy teraz, a chcecie ją na przyszły rok mieć, to kiedy ona wam tak stoi i ją odpalicie powiedzmy za 7 miesięcy, ona będzie taka mało intensywna, to odwróćcie ją oczywiście bez wcześniejszego zapalania do góry nogami i znowu ten cały wosk do góry, że powiem, ścieknie i później jak odpalicie, to będzie znowu ładnie i intensywnie wszystko pachniało, więc czasem niektórzy mówią, że świeca nie pachnie, a kupiłam, odpalam, nie pachnie. No może stała sobie z pół roku czy z rok czasu nie kupowana, więc jeśli zapach jest ogólnie już delikatny, tak przy powąchaniu, to ją tak dajcie do góry nogami przynajmniej na dobę i dopiero sobie ją odpalajcie, wtedy zobaczycie, że będzie intensywnie pachniała. Nie każda, ale myślę, że często to pomaga. Ale mi się chce pić. Pyszna jest też herbata Earl Grey plus pomarańcza plus goździki. Nigdy nie piłam takiego połączenia. Dobra, teraz mam kilka rzeczy pod tytułem jakieś saszetki, więc tak, dwie paczki chusteczek, chusteczki z Kiko, te z peelingiem. Swego czasu bardzo chętnie sięgałam po te chusteczki z Sephory, te z węglem, ale ciężko dostępne dla mnie, te z Kiko są dla mnie niemal identyczne, robią tą samą robotę, używam je w salonie, moja podstawa, bo kiedy przychodzi mi klientka, która ma dużo suchych skórek, to zawsze mogę sobie te skórki gdzieś wydrapać, bo później nałożona to podkład wygląda bardzo źle. Wszyscy się denerwują, wszyscy się irytują, więc żeby pozbyć się takiej suchej skórki, to po prostu używam takich chusteczek, więc tak punktowo sobie to mogę gdzieś wydrapać. Także mam w domu, mam w salonie, mam zapas. Najbardziej opłaca kupować na promocji 3 za 2, więc bardzo wam polecam. Moja podstawa, jeśli chodzi o pracę w salonie, bez tych chusteczek chyba bym
Nie wiem, bała się. Nie używam ich na każdym, bo jak skóra jest zadbana, miękka i nie ma takiej potrzeby wyciągania takiej chusteczki, no to jej nie wyciągam, no bo szkoda wyrzucać. Ale ogólnie jest to bardzo fajna sprawa. Używam też chusteczki też Johnsona różowe, które używam już naprawdę od, nie wiem, kilku lat. Nie używam tych chusteczek codziennie. Używam ich wtedy, kiedy powiedzmy wróciłabym, nie wiem, powiedzmy z salonu, jest godzina powiedzmy, nie wiem, 14, mam makijaż, nie chcę nosić go do końca dnia, więc sobie taką chusteczką trochę tak go tak ściągnę, przymyję, ale później tak robię jeszcze pełny makijaż, czyli właśnie olejek, żel, płyn micelarny, jeszcze gdzieś tam po drodze właśnie foro wrzucę do tego, ale nie używam tego jako typowego produktu do ściągania makijażu. To naprawdę nie słyszałam już ogólnie od dermatologa pozytywnej opinii na temat chusteczek, bo tak naprawdę ona bardziej rozmazuje makijaż niż ściąga. Dużo osób też nie trzyma chusteczek właśnie do góry nogami, przez co ten płyn nie jest na dole, tylko zawsze te chusteczki są dosyć takie, że tak powiem, suche się takie trzymamy, no na logikę, no gdzie jest płyn cały, nie z tej strony, więc takie po pierwsze trzymajmy. Więc na wyjazdy, czy tak właśnie czasem, żeby po prostu przemyć, żeby po prostu zdjąć tą pierwszą warstwę makijażu, to jest ok, ale nie jest to typowy produkt do demakijażu, także na to trzeba zwrócić uwagę, to trzeba pamiętać. Jeśli mamy cerę wrażliwą, to chusteczki mogą nam, nie wiem, trochę skórę podrażniać, bo tak naprawdę tutaj za dużo dobrych rzeczy nie ma. Ogólnie jeśli chodzi o takie jedyne chusteczki do makijażu, które ja używam, to są właśnie te, ale ogólnie mówiąc, nie jest to też najlepsze dla naszej skóry, także mam tego świadomość i tak samo, jak chcę odejść ogólnie od peelingów mechanicznych, przejść tylko bardziej na enzymatyczne, tak samo ogólnie mam chusteczki do makijażu, ale raczej chciałabym z nich zrezygnować, tak naprawdę przy okazji produkujemy trochę więcej śmieci, bo to tak naprawdę jest to taki dodatkowy krok, który nie nam zastąpi tego, co i tak zrobić musimy. Wiecie, o co chodzi? Że to nam do końca makijażu nie zmyje. Nigdy nam do końca makijażu nie zmyje, więc zawsze musimy użyć czegoś jeszcze. Więc naprawdę dokładamy sobie roboty, produkujemy więcej śmieci, wydajemy więcej pieniędzy. Nie wiem, jakoś takie mam ostatnio podejście do chusteczek. Takie filozoficzne. Mam tutaj też saszetkę po soli do ciała grejpfrutowej marki Tian. Ostatnio właśnie była u mnie klientka na warsztatach i mi zostawiła taką saszetkę, także sobie użyłam. I była całkiem przyjemna. Ładnie pachniało, jak ten zapach, czekajcie, Helena, taki napój, właśnie różowy grejpfrut, bardzo zapach podobny. Dosyć mało opakowanie, tutaj było 50 gramów, no ja bym, myślę, że na taki porządny peeling potrzebowała przynajmniej ze 100. Z tym, że jeśli mam takie produkty właśnie z solą albo ogólnie jakieś z drobinkami, to teraz sobie zakładam takie jakby specjalne rękawiczki, które możecie tylko kupić w Wilko na tym dziale, gdzie są te gąbki do ciała, to są takie właśnie rękawiczki takie peelingujące do ciała. Ja sobie takie rękawiczki zakładam i wtedy się dopiero wydrapię, no bo przy moich rękach, teraz się nie smarowałam, ale myślę, że całkiem dobrze wyglądają. No tutaj wyglądam, jakby mi skóra zeszła, ale też po prostu mi się tak goi, jakoś tak świeci. Nie boli mnie, to nie ciągnie, nic nie mam popękane, teraz tłu odpluć, także ręce są w dobrym stanie. Ale jeśli potrzebuję zrobić peeling, a nie chcę, żeby mi coś szczypało, czy żebym sobie jeszcze bardziej go nie rozdrapała, to po prostu sobie zakładam takie rękawiczki, więc taka może też wskazówka dla Was. Mam tutaj również opakowanie po takiej masce marki Madara. Nawilżająca, rozświetlająca maska. I ja ją sobie użyłam tak naprawdę na raz. Dałam sobie taką porządną warstwę. Tutaj mieliśmy 12,5 ml pojemności. A ja kiedyś po kwasach właśnie studiowałam ten peeling z kwasami z The Ordinary, to użyłam wtedy tego produktu. I była ta maska ok, ale nie była na zasadzie o wow! Bo takie moje maski o wow, na przykład jest maska ta błotna z Sephora oczyszczająca, tam z wiedzią i z cynkiem, bardzo fajnie ściąga to sebum, redukuje właśnie też wydzielanie się sebum, makijaż się lepiej trzyma. Taka moja wskazówka, o której Wam już nie raz mówiłam, ale Wam jeszcze przypomnę. Jeśli macie kosmetykę przetłuszczającą się w strefie T lub ogólnie cerę mieszaną i potrzebujecie mieć taki makijaż na imprezę, który Wam się będzie super trzymał, to ja zawsze dziewczynom rekomenduję zrobienie sobie właśnie maski oczyszczającej. Najlepiej jakiejś takiej właśnie glinkowej przed imprezą, bo wtedy ściągacie nadmiar sebum, bo jeśli dacie maskę zbyt mocno nawilżającą, czy kogoś rozświetlającą, czy bankietową, to mam wrażenie, że one przez ten poziom takiego nawilżania tych wszystkich składników czasem jeszcze bardziej naprawdę dają nam odwrotny efekt, że jeszcze bardziej się makijaż wyświeca szybciej, zamiast być dłużej taki na miejscu, więc maski matujące przed imprezami, a nie rozświetlające, chyba że macie cerę przetłuszczającą się, wrażliwą, no to wiadomo, że nie, ale to na logikę chyba tak, myślę, że niektóre rzeczy nie trzeba tłumaczyć, chociaż może się mylę.
Dwa kartoniki. Jeszcze co tutaj zużyłam? Właśnie Eucerin i to jest ten właśnie produkt 10% krem. Kupicie, ja kupuję w Lloyds Pharmacy. Kilka z Was mi pisało, że jest też w Butcie do dostania. U mnie w Butcie tego nie ma. U mnie w Butcie jest taki jakby w plastikowym dużym opakowaniu. Ten jest w takiej tubce. Ostatnio właśnie byłam u Ani w Melton, to była promocja, że był za pół ceny, więc wzięłam sobie chyba 6 czy 8 sztuk, bo wiem, że i tak to zużyję. Także jeden mam w salonie, jeden gdzieś po prostu w aucie, że zawsze gdzieś to mam. I powiem Wam, że no to naprawdę mi ręce ratuje. Ja myślę, że to moja egzema też jest związana właśnie teraz, jak to skóra, jak moja skóra wygląda z hormonami, z tarczycą, ze stresem, bo jeśli ja się stresuję, mam dużo nerwów, no to te ręce zaraz gorzej wyglądają, więc po prostu muszę napągło używać, ale jeśli macie troszkę problem, no to właśnie Eucerin, ten konkretny, nie inny, ten, bardzo Wam polecam. Kupiłam też kilka tygodni temu chyba dwa naturalne mydła w Butcie, o właśnie, i to już zużyłam, czekajcie, nie, to zużyłam? Nie, to mam też pod prysznicem. To było mydło właśnie lawendowe, 100% organiczne, bez SLS-ów, bez parabenów i bardzo, bardzo fajne. Także jeśli szukacie fajnych mydeł takich do mycia ciała, bo teraz nie używam żeli, tylko właśnie kostek, to mydło naprawdę mi się bardzo dobrze sprawdziło i na pewno będę mydła w kostce kupowała sobie no, z różnych marek, żeby właśnie testować, na za około, nie wiem, 2,5 funta, więc myślę, że cena całkiem fajna i taka kostka mi wystarczy, nie wiem, wiecie co, na 3 tygodnie może jakoś tak, oczywiście przy codziennym używaniu, więc jak szukacie fajnych mydeł w kostce, to one są te naturalne, przynajmniej u mnie tam w Butcie w centrum. Jak są mydła normalnie w kostce, to one są na samym dole, te naturalne, organiczne, eko i tak dalej, także te Wam mogę polecić, właśnie to lawendowe. O, w takim właśnie kartoniku, takiej tekturce. No i mam 5 rzeczy z makijażu, które zdenkowałam, więc już Wam po kolei pokazuję. Niestety, smutek. Kocham, uwielbiam Charlotte. Dlaczego to jest tak mało wydajne? To jest ten korektor właśnie Magic Away Liquid Concealer numer 2. Zużyty do końca, to był mój taki domowy. Nic tutaj już niestety nie ma. O dziwo, ta zakrętka tutaj nie była jakaś taka brudna czy uciapana. Myślałam, że będzie masakra, patrząc na tak tutaj ten produkt wygląda. Kocham go za to, że ma super krycie, odpowiednio oczywiście nałożone, nie zbiera się. Polecam filmik o idealnej aplikacji korektora właśnie, gdzie jest ten film właśnie o korektorze od A do Z, gdzie też jego używam. Pięknie wygląda, super kryje, nie przesusza, jest taki delikatnie rozświetlający, ale kryjący, zakrywa mi te moje plamy pod oczami, które mam, także produkt jest rewelacyjny, jeśli chcecie fajny korektor, Wam go bardzo polecam, także to jest mój hit, wiecie co, ja go sobie zostawię, bo chcę Wam pokazać w ulubieńcach 2019, bo to jest produkt, który naprawdę zasługuje na uwagę, na polecanie, bo wszyscy, wiecie, Tarte, Shape Tape, mocno kryjące, kryjące, to też jest kryjące, ale nie zastygające, czyli nie będzie nam, że tak powiem, przyczyniał się do tego, że może szybciej te zmarszczki nam wyskoczą. Tak przynajmniej mi się wydaje, także bardzo, bardzo Wam polecam, rewelacyjny produkt, naprawdę kocham tym gąbeczce. Ten w gąbeczce, także to zostawiam na ulubieńcu 2019. W ogóle Wy wierzycie, że ulubieńcy roku? What? Znowu? Powiem Wam, że nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Dobra, czekajcie, przeczytam sobie tutaj tylko, co pisałyście. Ani polecam Ci rewelacyjny, jak dla mnie, kosmetyk do pielęgnacji włosów i Neoary się pisze. Szczególnie serię doktor, moje włosy po ich ożywce nie są obciążone, a jednocześnie dobrze nawilżone. Najlepiej by było, abyś mi słała po prostu zdjęcie czy linka, czy cokolwiek na Instagramie, że bo ja teraz nie zapamiętam, a screenshota nie zrobię, bo mi się wtedy live wyłączy. Także wyślij mi po prostu przypomnienie. Mało wydaje ten korektor, bo pamiętam, że niedawno go kupiłaś. Ile go miałam? Za 2 miesiące mi się dziś wydaje tak naprawdę, więc nie był jakoś wydajny, ale tutaj pojemności było... Czekajcie... 4 ml, także niedużo, ale tak naprawdę pomyślcie, że przez 2 miesiące używałam go codziennie, no to na 60 aplikacji, a jeszcze lubiłam sobie dać na czoło, na nos, żeby tak jeszcze całą skórę nim rozświetlić, także nie był wydajny, ale są takie produkty, które mogę kupić częściej, jeśli wiem, że robią mi dobrze, także
No tak złamał się od tego mam, tak mi się przynajmniej wydaje. O, jakie dziewczynki, wy jesteście miłe dla siebie. Tutaj Hanie przy Natalii życzę ci, żeby zły dzień szybko się skończył, jutro było lepiej. O Boże, to było miłe. Od 3 miesięcy nie było u mnie dęka makijażowego. Jesteś kozak. No bo ja też niektóre rzeczy do salonów włożę. Akurat to było moje domowe. Do włosów maska. Wierzbicki i Schmidt, czarna orchidea z polecenia Ewy. Powiem wam, że miałam rok temu, dostałam od jak oni się nazywali? Wydawnictwo Czwarta Strona. Pamiętacie ten rewelacyjny kalendarz adwentowy, ten z książkami, z takimi pierdołami? Do tej pory mam tą skrzynkę w salonie, kwiatki na niej stoją. Nic mi nie wiadomo o żadnym kalendarzu, żeby w tym roku, żebym też od niej dostała, w ogóle nie wiem czy robię, ale ten kalendarz to był rewelacyjny, bo te książki ogólnie to był jeden z lepszych kalendarzy adwentowych w ogóle, jaki kiedykolwiek widziałam. Ale tam właśnie była maska do włosów, coś tam, jakaś właśnie od nich, ta Wierzbicki i Schmidt chyba tak. I powiem wam, że mi ten zapach się w ogóle nie podobał, z tym, że jak włochałam później te produkty w Rossmann kiedyś, to oni chyba zmienili chyba zapach, bo tamten zapach był, co ja miałam, to odżywkę, był okropny. Był tak intensywny, tak perfumowany, tak sztuczny, że ja od razu miałam, o Jezu, głowa mnie boli, dajcie 2 paracetamole albo ibuprofeny, więc wiem o czym mówisz, ale właśnie mi się wydaje, że coś tam zmienili. Czaję się na Black Friday u Charlotte. Mi się wydaje, że ona już ma jakieś oferty na Black Friday, z tego co widziałam, ale takie nic szczególnego chyba niekoniecznie. A co do pielęgnacji okolic pod oczami polecacie? Olejek z pestek winogron. Najlepszy. Aniu, please. Skusi na test tego podkładu Too Faced Peach Perfect. Wiem, że, że ta marka ci nie przekonuje. Ale uwierz, to prawdziwy sztos. Miałam gdzieś próbkę tego podkładu i powiem ci, że on był dla mnie taki za bardzo kryjący, taki za bardzo gęsty. Chyba jakby to nie do końca ta formuła, którą ja lubię. Pamiętam, ten kalendarz super był chyba jedyny, który bym kupiła, ale nie słuchać. No oni chyba nawet nie można było tego kalendarza kupić. Czy można było? Nawet nie wiem. Ale on był rewelacyjny. Kiedyś, co miałam chyba 3 lata temu albo 4 lata temu, ten kalendarz z Marks & Spencer był bardzo fajny, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie to szczerze, z kalendarzami adwentowymi, z kosmetykami jest tak, że fajnie, ale często są nietrafione kolory, nietrafione formuły, nieodpowiednie do naszego typu skóry. Nie mówię już o naszym typie kolorystycznym, bo ja teraz po prostu mam taką schizę, jeśli chodzi o dobieranie kolorów, żeby coś się nie gryzło, jeśli chodzi o samą temperaturę. Ale to już inna sprawa, ale też często to są właśnie rzeczy niesprawdzone, no ogólnie, no nie, tam nie ma, tam mało co z tego kalendarza, jeśli tam mamy powiedzmy 25 produktów, zostaje dla nas i to faktycznie sobie możemy później używać, że to jest dla nas przydatne, tak? Albo kalendarze z jednej marki. Często są tam tak beznadziejne kolory, albo powstawane produkty, które po prostu nie schodzą i po prostu są wciśnięte, mam wrażenie, do kalendarza. Ja mam kalendarz adwentowy z Glam Shopu, duży czeka. No widziałam te kalendarze też, ale ja z Glam Shopu najbardziej lubię turbopigmenty. Pędzle to taki jeden, co zawsze używam i polecam, to jest ten T110. Cienie, nie moja bajka. Wiem, że chwilą się zmieniała formuła i tak dalej, ale te, co miałam wcześniej, to nie mam żadnego, wszystkie gdzieś tam porozdawałam. Te stare pędzle typu kozy, te białe, oj, w ogóle nie. Ta pędzleria syntetyczna była dla mnie spoko, ale tak to chyba więcej nic nie mam, więc nie wiem, a też już wolę kupować rzeczy, które faktycznie wiem, że mi się przydadzą, bo niektóre ceny tych kalendarzy adwentowych, że tam kalendarz adwentowy chyba z Maka 125 funtów, w sensie, a te kolory w środku, jakieś tam śmieszne miniaturki, które są często w gratisach, no nie wiem, albo tak jak ktoś właśnie pisze, że za to kupiłam sobie pudełka Arkadów Fantastic. Też myślę, że wolałabym, nawet już bym wolała kupić, żeby mieć coś faktycznie co miesiąc i kupić na rok z góry subskrypcję i było tych produktów, to jest dobry pomysł. I jeszcze więcej, prędzej by coś mi się trafiło, częściej bym testowała produkty, które wchodzą nowe na rynek, a nie później miałabym taką, wiecie, półkę czy szufladę z miniaturkami, których w ogóle nie użyję albo które w ogóle jeszcze mnie pouczulają. Także tak. Dobra, lecąc dalej.
Ja kalendarzy nie kupuję. Jedyne co mnie kusi to właśnie Glam Shop i Armani. Pierwszy przegapiłam, bo jestem poza Polską, drugi, bo cena. Jak widziałam, że Armani ma swój kalendarz adwentowy. Na bogato. Czekajcie, co napisałyście jeszcze. No, lepiej kalendarz z czekoladą kupić adwentowy, przynajmniej codziennie coś fajnego. Dobra, czytam dalej. Oglądałam otwieranie kalendarza z Maka i była żenada. Tak, to muszę zobaczyć, bo nie widziałam. Dla mnie, teraz pewnie coś źle powiem, ale która drogeria, perfumeria, ma ten taki swój kalendarz? To jest Sephora chyba kalendarz, nie? Że tam są naklejki, gumki, te kostki takie pojedyncze do kąpieli. Sephora to ma ten kalendarz, nie? I ja sobie myślę, to rok temu było wypuszczone i to była po prostu żenada. I w tym roku powtórka żenada, nie? Tak mi się wydaje. Aniu, czy nadal, czy u mnie polecasz paletę Anastasia Soft Glam? Tak, to jest paleta, w której większości cieni u mnie są naprawdę dęka. Już ją trochę schowałam, bo używałam jej namiętnie przez pół roku, ale jeśli jesteście pamiętnym kolorystycznym, to jest to idealna paleta, taka nawet na co dzień do używania. I Sephora i Douglas robią fantastyczne kalendarze. Aha, no ale Sephora to był taki chyba wybitny, nie? Że te naklejki, właśnie te, coś tam, po prostu masakra. Myślę, że tak, bo wydaje mi się, że podobny do Pro Longwear'a, a tamten bardzo lubię. A teraz nie wiem co, pewnie czegoś nie przeczytałam. Korektor, który trzymam w ręce, to jest korektor z Maybelline. To jest ten akurat z salonu, dlatego tutaj nie ma gąbki, bo zawsze wykręcam sobie na tackę. I to jest ten numerek light, po prostu ten najjaśniejszy. I powiem wam, że bardzo, bardzo go lubię, bardzo dla mnie uniwersalny. Jeśli nie mam jakichś mega dużych śniców pod oczami, to on ładnie ten kolor tutaj wyrównuje. Jest plastyczny, można go ładnie rozłożyć, nie zbiera się, no może na wzrostku naprawdę wygląda super. I bardzo się ładnie łączy z moim salonowym sztosem, czyli podkładem Clarins Everlasting Foundation Plus. Co sądzisz o palecie Huda Beauty Rose Gold? Mam tą pierwszą starą edycję, praktycznie w ogóle jej nie używam. Macałam sobie też tą reedycję, uważam, że już jest lepsza, ale mój sztos, jak chodzi o paletki Hudy, gdzie naprawdę mam dęka w cieniach, to jest New Nude. To jest New Nude, bo naprawdę wygląda rewelacyjnie. Polecam kalendarz z Lumen, bardzo fajne produkty chyba. Jedyny kalendarz, w którym więcej niż połowa produktów się sprawdza, plus dobre składy. O, to nawet nie widziałam, ale powiem wam, że mnie w ogóle kalendarze adwentowe nie jarają. Bo jak już coś jest fajnego, to Skillsa bym kupił. Jeśli miałabym kupić taki jednomarkowy kalendarz, to kupiłabym Skillsa, ale z drugiej strony mi szkoda 80 funtów na kalendarz, więc nie mam żadnego, nawet z czekoladkami nie mam. Ale ten z Lumena to muszę aż sprawdzić, ciekawe jest to. Ja subskrybuję Glossy Box, bo zawsze fajna niespodzianka i w dodatku można otrzymać zniżki na Look Fantastic za 2 miesiące. Zawsze mam 8 funtów do wydania na ich stronie. O, no to super, faktycznie. Sephora ten tańszy, marki własnej porażka, za to favorite warte uwagi. O, no to nie znam. Dla mnie ten korektor niestety za sucho. Co polecasz dla suchej skóry pod oczami, żeby zakryło niebieskie jaśnice? W sensie, że korektor? Przede wszystkim pielęgnacja. Jeśli są sińce, warto na przykład używać tego serum z kofeiną z The Ordinary, tylko razem, nie że osobno. To musi być razem używane. Nie radzę, że używają tego osobno, a to nie tak powinno być. Może korektor z Bobbi Brown, ten odcień, ja mam odcień Extra Light Peach Biscuit, albo nie korektor, na przykład taki bardziej brzoskwiniowy, albo na przykład z Glossier byłby całkiem fajny. To mogę polecić, jeśli chcesz, żeby coś ci kryło. Albo żeby coś ci kryło, no to ten też jest super. Ania, czy miałaś do czynienia z paletami Paezę? Nigdy. Czy ja mam jakąś Paezę? Chyba nie mam. Nie mam go u siebie. Ale podoba mi się ta paleta nie z Paezę. Ona jest z. Co, Daniel? Karolina? Z Pro Makeup Academy? Z Paezę. Nie z Paezę. Co to za marka? Wiecie, która? Tam są takie ładne, takie chłodniejsze nudziaki niedawno wydane. To mi się podoba. Ten nowy podkład Shiseido Magia. Masz go, ale nadal ci się podoba. Mam ten nowy podkład ze Shiseido. Jest niby okej, ale jakoś tak nie do końca go tak kocham. Kocham Fenty. Ten właśnie rozświetlający i ten
I ten pierwszy, to lubię najbardziej. O, tutaj sobie odpisuję ci, także tego nie czytam. Kusi mnie paleta Pure Talk, tylko zastanawiam się, czy kolor nie podobny do tych z New Nude. Vibe podobny, ale kolory nie takie same, może tak. Afekt, o właśnie, afekt, afekt, o. Zapomniałam. I teraz mam trzy produkty jeszcze ostatnie do pokazania. I uciekam, bo z psami chcę iść na dłuższy spacer. I teraz tak. Mój Sofenty, coś, co mi się nie sprawdziło na dłuższą metrę. Tutaj niby jest jakaś końcówka jeszcze, ale już sobie to odpuszczę. To jest ich puder właśnie w wersji mini w odcieniu Butter. I jest to puder, który w dotyku jest niesamowicie taki. Nie wiem, czy pamiętacie ten pierwszy filmik, jak go otwierał, że wsadzał sobie paluchę, to mówię, nic nie czuć. On jest taki puszysty, taki delikatny, tak turbo zmielony, ale na skórze mi się nie podoba. Podoczaniu bakingu nie robię. Zużyłam go do czyszczenia właśnie tutaj tego bronzera, do podnoszenia, wiecie, wszystkiego do góry, ale nie kupiłabym drugi raz. Jeśli chcecie właśnie puder do używania w takim celu, jak przed chwilą właśnie powiedziałam, to Rimmel Match Perfection transparentny będzie super, kosztuje 8 funtów, jest duży i teraz tego nie zobaczycie, ale też nie. Widzicie pod kątem, że mam tutaj takie krostki? O. Mam też trochę z tej strony, ale z tej mam jeszcze bardziej, bo się czuję je. I podejrzewam, że winną jest Charlotte, że to ten puder. Bo jedyne miejsce, jedyna rzecz, którą zmieniłam, czy robiłam coś nowego, tak sobie myślę, co ja zrobiłam? Czy to, że śpię na tej stronie, ale na tej stronie też mam, z tym, że tutaj mam więcej, bardziej widoczne. Ja takie właśnie ze skórniki, jakieś takie, wiesz, jakby taki piasek pod skórą, wie, dziwne. Nie chcę tego gnieść. Po prostu czekam, robiłam sobie peelingi, maski i tak dalej, chcę, żeby mi to zeszło. Ale ja podejrzewam, że to jest kwestia tego pudru, bo właśnie jedyne miejsce, gdzie go nakładam, to właśnie tutaj. I w tym miejscu właśnie coś wyskoczyło, więc Charlotte Magic Powder, coś tu jest nie halo. On jest taki trochę drobinkowy, nie wiem o co chodzi, ale odstawiam na razie. Teraz mam taki, to jest chyba puder, czekajcie, co to jest? Już mam od dłuższego czasu, a nie używałam. Marka, czekajcie, markę się pisze, tak nie będziecie widzieli, o tutaj prędzej. To jest marka do kupienia w Rossmanie. Ja tu mam odcień numer 1 i to jest puder utrwalająco-wygładzający. I ja już go kupiłam ponad rok temu i właśnie go nie używałam. I tak mówię, zacznę teraz właśnie czyścić sobie tą okolicę właśnie pod bronzerem. I zobaczymy, także tego dziada odstawiam, bo na twarzy mi się nie podoba, a tutaj właśnie chyba mi się coś dzieje. I to nie wygląda zbyt dobrze, także jestem zła, bo nie wiem, czy to aparat, czy telefon odda, ale o, tu, ale tu mam taką jakby kaszkę pod skórą. Mnie to strasznie denerwuje, bo ja lubię mieć ładną skórę, a nie taką, jakąś taką zaniedbaną trochę, więc nie polecam, ogólnie mówiąc, nie polecam. I tyle, zużyłam, ale do salonu nie wywiozłam, nie sprawdził mi się. Jeśli już bym chciała użyć pudru sypkiego na twarz, to byłby to Hourglass Veil, bo to jest jedyny taki puder, któremu ufam. Dlatego jeśli coś mi się kończy, no to właśnie wolę wrócić, powiedzmy, do sprawdzonych produktów, a nie testować, zastanawiać się później, czy to sprzedam, czy to odsprzedam, czy to komuś oddać. Nie chcę po prostu tracić pieniędzy, tak? Także czekajcie, przesunę. O, tutaj coś pisałyście. Ania, jo, aha, Ania, aha, tam komuś, a sobie tam piszecie, dobra, to wy sobie dziewczyny odpisujcie. A czy używałaś korektora z Sisley? Rzeczywiście takie dobre, nie używałam nigdy nic Sisleya. Ja polecam korektor w tubce, wygląda bardzo naturalnie na skórze i nie zbiera się w zmarszczkach. Ale jaki w tubce? Który w tubce? Bo nie wiem. Masz jakiś mocno brokatowy na... Czekajcie, Ania, masz jakieś mocne brokaty na karnawał, które ci się sprawdzają i nie osypują po nałożeniu na bazę klej do cieni?
Typowych, że tak powiem, brokatów jakoś tak bardzo nie używam, wolę jakieś pigmenty, czy kat robię tak, że jeśli kat robię cut crease, to przyklepuję ten cut crease z góry jakimś metalicznym cieniem i to jest jeszcze lepszą bazą pod jakieś brokaty, więc na przykład jak daję turbopigmenty czy cokolwiek, no to daję porządną warstwę, na przykład NYX Glitter Glue i to szybko wcieram na taką mokrą bazę i jeszcze później utrwalam powiedzmy setting sprayem, więc tak robię, bo typowych brokatów to raczej nie używam właśnie. A, w tubce z Sisley'a. Aha, okej. Okay. Nigdy nie miałam. Także dwa ostatnie produkty, które chcę Wam pokazać. Pierwszy to jest Golden Rooster Rokota Powder 04. Miałam go chyba za 3 lata. Jest tutaj wylizany do końca. Mam kolejne opakowanie, ale mam ale. Jak wiecie, lub nie, to Wam powiem, że to był mój ogromny ulubieniec. W ulubieńcach chyba przez 2 lata rzędu, ulubieńcach takich roku, pokazywałam Wam ten bronzer jako mojego ulubieńca. I mam drugie opakowanie, nawet mam spakowany, bo nie mam żadnego innego bronzera w domu. Muszę sobie kupić właśnie z Fenty albo Narsa Lagunę. I problem mam z nim teraz taki, że kiedy mam takie typowo właśnie chłodne włosy, kiedy noszę przy twarzy srebro, bo lepiej mieć w takich bardziej albo neutralnych bronzerach, albo takich delikatnie chłodniejszych, a nie mówię w takich zimnych odcieniach taupe, taki mój idealny bronzer to jest Fenty Beauty in the Sun, albo Marc Jacobs, ale najbardziej Fenty. I ten jest trochę taki ciepławy, to kiedy ja jestem u niej taka cała, że tak powiem, chłodna, nawet mam, wiecie, właśnie swoją biżuterię przy sobie, ale mam coś, co jest bardziej chłodne przy twarzy, i makijaż mam ogólnie w takich dosyć neutralnych tonach i dam sobie taki bronzer, który bardziej w kierunku jednak ciepłych, no to myślę, że nie do końca to na mnie dobrze wygląda. Także ten już zużyłam do końca. Ten, który mam, wybiorę po prostu do salonu, bo jest ogólnie fajny, ale na mnie najlepiej nie wygląda. Formuła, kolor, trwałość, wszystko super, ale kolor nie do końca chyba jednak mój. I tutaj niestety miałabym go jeszcze przynajmniej z pół roku, ale mi spadł i się rozkruszył dziad. To była miniaturka Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronze. Przepiękny, zawsze to mówiłam, więc teraz wiecie co powiem, że pachnie jak Alpen Gold Mleczna i dalej tak pachnie, także spadło mi, niestety się to wszystko rozkruszyło, więc produkt był cudowny, bardzo mi się fajnie sprawdza, miałam go bardzo też długo. Przez to, że miał taką suchą konsystencję, taki był naprawdę ubity, suchy i lekko napigmentowany, to był też mega, mega wydajny. Krzywdy sobie nim zrobić nie mogłam. Więc kochani, tak wygląda moje jedynko przydługawe. Także tylko co chciałam odłożyć, chciałam. A czemu się wydawało, że miałam. Aha, nie, to było to, że jakiś puder z maka miałam zbękowany, ale nie. Myślałam o tym next to nothing, ale mam chyba w salonie 10 opakowań na zapasie, także. Radość, radość. W domu też mam dwa na zapasie, więc pudrów ogólnie mówiąc nie potrzebuję, nie szukam. Więc kochani, z mojej strony to wszystko. Z mojej strony to wszystko. Live'a sobie oczywiście zapiszę. On będzie teraz pewnie tam transferował, renderował. Coś tam będzie sobie robił YouTube z nim i pewnie za 15-20 minut będzie dostępny, może na za dłużej, bo prawie 50 minut tutaj do Was nawijam. Więc mam nadzieję, że. Czekajcie, tutaj mi ktoś pisze, za chwilę to muszę przestać. Więc mam nadzieję, że miło spędziłyście tutaj teraz ze mną czas. Denko było bardzo krótki, ale sobie przy okazji porozmawiałyśmy i mam teraz taki. Od razu lepszy humor, bo coś jednak nagrałam. Nagrałam dla Was recenzję szczoteczki Foreo Luna w porównaniu do Foreo Luna Mini. Powiedziałam właśnie, jakie są różnice, którą bardziej polecam i w ogóle, i w ogóle. I tamten filmik pewnie będzie w czwartek na kanale, bo Wam tak tylko powiem w tajemnicy. To nie żadna współpraca, żadne płatne, nic, 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 ale będzie fajna oferta na Black Friday. Na Foreo. Także. Przypomnę się Wam, bo jak wiecie, ja od ponad 5 lat, 5,5 roku już używam Foreo i bez tego ani rusz. Także przeczytam jeszcze, czy coś tutaj napisałyście, co powinnam skomentować. Z Lemera też nigdy korektora nie miałam, także tutaj widzę prestiżowo, prestiżowo. O, o, o.
Dobra, nie, to widzę, że sobie po prostu odpisywałyście. Także dziewczyny, ja Wam życzę cudownego popołudnia. No, 13:20, dobry czas, żeby właśnie iść na tą godzinkę przynajmniej z psami się przejść, później akurat wrócić, zjeść sobie obiad, poczerwać trochę, wieczorem jadę na brewki do salonu, mam dwie klientki na brwi, a później sobie dorobię laminację, a jutro jadę w pociągu. Także 3,5 godziny będę sobie chillowała, muszę sobie jakąś książkę naszykować. I ogólnie mówiąc się spakować, czy muszę... Czy do góry, jeśli jeszcze nie dałyście, a my spędziłyście czas. Także widzimy się w kolejnym filmiku, w czwartek pewnie, także w czwartek albo w piątek, zobaczymy, buziaki.